Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie. Tym razem mamy przygotowania do drugich urodzin Igora. Tak? Kto ma jutro imprezę urodzinową? Guga? Tak. Ja jestem znów chora, tak jak w tamtym roku. Igor też. Znaczy, teraz z Igorem byliśmy drugi raz u lekarza, a pani doktor do nas przyjęła osobno, jeszcze dodatkowo, żeby go osłuchać. I wszystko w porządku. Także jest ok, jeszcze go kaszle, no bo schodzi mu wszystko. No, a matka chora. No, ale oczywiście znów matce tak wyszło, że matka znów nie może iść na wolne. Bo co? Nie ma kierownika, jestem tylko ja. Także, no niestety, nie mam nawet rzęs, jak widzicie. Musiałam sobie pomalować rzęsy, bo nawet nie mam czasu, kiedy iść. Nie macie filmu, bo ja nie mam kiedy wyedytować, bo się u nas bardzo dużo dzieje. Niestety, jak na razie złych rzeczy, mam nadzieję, że to się odczaruje. Ale to nie będziemy mówić co, bo to Jarka, myślę, prywatna sprawa i chyba on by się nie chciał dzielić, co tu się dzieje złego. Więc no, mamy co robić, że tak powiem. Także, aha, widzicie. Pan Jemusa. A my jedziemy do Katowic po tort. Widzimy, to będzie krótki film, tak jak Sroczku. I oczywiście musiało coś mi wyjść. Masakra, powiewawczy, że nos nie swędzi. Jarek miał jedną rzecz do zrobienia. Wiecie, tak ciągiem. Już? Nie. Proszę. Nie. Nie chcesz już? Nie. Możesz sobie ściągnąć czapkę. Miał jedną rzecz do zrobienia, czekajcie, bo idzie. Załatwić pieluchy ciągiem i po drodze dostał kluczyki od samochodu. Igorowi wziąć, kupić soczek, wziąć, zmienić fotelik. Kupił pieluchy i to dzięki Bogu, bo pani... I to tylko dlatego, że pani dała mu kartę, bo oczywiście zapomniał nawet karty do Biedronki. Nie masz karty. Numer telefonu się podaje, mówiłam ci to. Jakbyś mnie dzisiaj słuchał, to byś wszystko wiedział. Ale dzięki temu będziemy mogli drugi raz zrobić te same zakupy, bo dzisiaj jest 1+1 gratis na pampersy. Czy ona nie może już zakupów zrobić? Na pampersy nie. Także ja nie wiem, jak to będzie. Ja go muszę zacząć lać. No, chyba ciebie. No ej, no. Nic pani, nie zrobił. Ja spałem 4 godziny, a pani ten. A pani spała tyle samo, bo pani... A nie siedziałam z tobą? A wcześniej? Co wcześniej? Chwilę tylko spałam, bo jestem chora, jak ja śpię. No jak przyszedłem, to żeś chrapała. Nie chrapałam. Chrapałaś. Nie, bo ja dopiero telefon... Chrapałaś. Telefon dopiero Chrapałaś. Ja dopiero... Ja cię obudziłem. Usłyszałam, nie, usłyszałam pik, to ja odłożyłam telefon, żeby nie widzieć, że ja nie śpię. Ona usłyszy pik. Ona usłyszy pik. Nie bądź bezczelny. Ja kończę, bo naprawdę nie chcę, ktoś Jarka oddam za 5 zł. My dojechaliśmy. Jestem grzeczna, brałam maseczkę. Pokażę wam, jak szyld wygląda. Guga spał. Proszę, jak się obudził. No, także idziemy. Jesteśmy na miejscu. Tam. To odebraliśmy. Teraz Jarek go poszedł na górę zanieść. Stwierdziłam, że nie będziemy szli go zanieść wszyscy. No bo nie będę Igora ciorać. Szczególnie, że troszkę usnął. I widzicie, mokrą ma główkę troszkę, musi troszeczkę obeschnąć. Tak? Więc on tylko zaniesie tort. Znaczy zaniesie, no już chwilę tam siedzi, więc nie wiem, co jeszcze robi. My czekamy, bo musimy jechać jeszcze na zakupy, teraz już szynki chcę pokupować, żeby jutro nic gdzie nie musieć jechać. Igor, a tobie to chyba trzeba, coś mi się wydaje, paznokcie obciąć, co? Nie. Nie? A pokaż mamie. Pokaż mamie paznokcie. No to są pieniążki mamy. Papa. No. Bip, bip. Bip, bip. Zostaw pieska. No. O. Co się stało? Pa. Mam. No tu było.
Także my czekamy.